Po raz pierwszy w regionie świętokrzyskim odbył się krajowy zjazd Związku Sybiraków. Obecne były delegacje ze wszystkich województw. Wśród zaproszonych gości byli również marszałek województwa, wojewoda świętokrzyski, posłowie oraz przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, organizacji związkowych i kombatanckich. Związek Sybiraków ma już bardzo długą, piękną tradycję. Powstał w 1928 roku, był reaktywowany w 1988 roku. Rzesza ludzi, których historia dotknęła zsyłką, czy na Sybir, czy do Kazachstanu. I tak naprawdę losy tych ludzi tym aktem często właśnie niesprawiedliwym, bo tak to zdecydowała historia, tak naprawdę inaczej im się ułożyły. Cztery masowe deportacje, 10 lutego, 13 kwietnia i czerwiec 40 rok. I czerwiec 41 rok to nie wszystko. Zesłania trwały do 1956 roku. A kogo zsyłano? Ano akowców, narodowe siły, a wszystkim, którzy nie podobały się PGR-y, a władza ludowa, a ktoś gdzieś tam coś powiedział. I to był powód do zsyłek. Ja zostałem z rodziną zesłany na Syberię w 49 roku w marcu. Więc kiedy już weszli do domu, ogłosił, że ze względu na to, że ich Ministerstwo Spraw Wewnętrznych postanowiło, że od danej chwili w tym miejscu zamieszkiwać nie wolno i będziecie przesiedleni w inne miejsce. Kiedy zapytano dokąd, powiedział, że sam nie wie, bo ktoś przejmie inny, poprowadzi taki transport. No i że skazuje się, czy wysyła się, otrzymuje się taki wyrok dożywotnie. Osobiście przeżyłem, tak jak wszyscy inni, olbrzymi głód. Trzy razy byłem spuchnięty z głodu, a to już ostatni objaw konania ludzkiego. Przeżyłem wszystkie upokorzenia. Ojciec już jak był w armii, przysłał mi guzik z orzełkiem, więc uważałem, że to jest taki zaszczyt. Ten guzik przyszyłem do czapki, żeby orzełek nosić. Otrzymałem kilka razy lanie za to, ale tego orzełka nie zdjąłem. Myśmy w 1944 roku zaczęli wracać do Polski. Zaczęliśmy wracać, czy jest transport, tam z powrotem załadowano nas do wagonów, ale dojechaliśmy tylko na Ukrainę i to do znanego dziś miasta Doniecka, wtedy się nazywał Stalino. I tam transport rozformowano i rozparcelowano Polaków po kołchozach, po sowchozach tych na Ukrainie. Zresztą Ukraina, ta część Ukrainy była świeżo, że tak powiem, wyzwolona od Niemców. No, pewnie brakowało im rąk do pracy, także wszystkich znowu pogoniono do pracy i tam żeśmy jeszcze byli 2 lata. Łagiernik dostawał przydział chleba. Jeżeli wykonał normę, dostawał na przykład do 800 gramów chleba. Jeżeli nie wykonał, no to około 200 gramów. Dzieci i starcy około 300-400 gramów chleba, było i po 200. Natomiast ci, co trafili na przykład na wieś do kołchozów, w ogóle nie dostawali. Pierwszy posiłek i prawie ostatni w momencie, kiedy przywieziono ich do miejsca zesłania. My czujemy się jako łącznik między starym a nowym pokoleniem do przekazywania młodemu pokoleniu, żeby te represje, żeby ta Golgota z wschodu trwała w pamięci jak najdłużej.